Siemanko. Elżbietka nawet nie wie, że będę nagrywał. Lecimy na trening z nowym panem Elżbietki, który niedługo będzie na YouTube. Będziemy starali się omawiać poszczególne dni treningowe, jej przebieg całej redukcji i też zobaczycie w tym vlogu mój trening z Łukaszem, z moim podopiecznym z zagranicy. Z zagranicą trenują oni. Elo. Dobra, jestem już z Łukaszem na treningu. Tak jak wam mówiłem, pokażemy kilka ćwiczeń takich podstawowych. Dorzucimy lekką mobilizację. Dobra, zrobiliśmy staw skokowy, oczywiście nie pokazałem wszystkich ćwiczeń. Teraz staramy się lekko utworzyć biodra u Łukasza, ponieważ jest duży problem z nimi, ale tak jak mówiłem na początku, będziemy z tym walczyć. Dobra, kolejnym ćwiczeniem z serii mobilizacja całego ciała. Staramy się zmobilizować lekko obręcz barkową do zwiększonego zakresu ruchu. Dobra. Teraz staramy się Łukasza podszkolić z techniki high bar. Jest jeszcze kilka błędów, ale nie jest tragicznie. A chciałbyś coś powiedzieć? Słucham? Chciałbyś coś powiedzieć? To jest spoko trening. Jest spoko trening, w ogóle jakie reżyserowane. Jest fajnie? Tak, jest fajnie. Łokcie pod sztangę bardziej. O tak, jeszcze bardziej. Dobra, ostatnie ćwiczenie. A i nie patrzymy w lustro. Głowa niżej. I pamiętaj o głowie. Użyłem do Łukasza krążek przed nim, żeby go nauczyć, gdzie ma się patrzeć, jak zaczyna robić martwy ciąg. Dzisiaj jestem z tym Łukami, którym staramy się nauczyć modelu prawidłowej rzeźbki. Jeszcze, a podciągnij Kamil stopę jeszcze pod siebie, nie, tamtą z tyłu. Tak, palce do siebie. O tak, dobra. Tak jak widzicie, staramy się otworzyć klatkę piersiową, otworzyć biodro i przygotować kręgosłup na ruchy rotacyjne. Dzisiaj na treningu też mam martę, którą robimy ciąg na odważniku. Plecy prosto jak struna, środki pracują, głowa ustawiona odpowiednio, więc jedziemy. A gdzie jedziemy? Nawet nie wierzę, że nagrywam. Marta dzisiaj atakuje swój rekord. Odważnie 32 kg. A dodam, że zaczynaliśmy od odważnika 8-kilogramowego na kilka ruchów. A teraz jest to 32 kg na 10 pełnych ruchów. Drugie ćwiczenie Marty. Przysiad bułgarski bez obciążenia. Dzisiaj postaramy się zrobić 4 serii po 8 powtórzeń, a zaczynaliśmy od praktycznie jednej serii po kilka niepełnych ruchów. Tadam, tadam, tadam! Rekord! Czysta radość. 4 po 8, było obiecane, się udało. Tyle wygrać jest. W planie treningowym mamy trochę więcej ćwiczeń, ale pokażę wam jeszcze jedno, które wykonujemy w treningu dołu Marty. Jest to hip thrust. 4 serie po 80 ruchów. Jak widać po twarzy Marty, już po dwóch pierwszych ćwiczeniach jest zmęczona. Pierwsza seria to seria wstępna, więc ciężar jest nieduży.
z racji tego, że Marta również borykała się z problemami zdrowotnymi, nie możemy przesadzać z dużym obciążeniem jej strachów. A serię głównie wykonujemy na ciężarze 30 kg. Dobra, pokażę Wam jeszcze ćwiczenie jedno Marty. W tym wypadku jest to ćwiczenie izolowane na dwugłowe uda, uginania, siedząc, bo akurat taką maszynę mam dostępną u siebie na siłowni. To ćwiczenie wykonujemy w 4 seriach, po 12 powtórzeń z progresją ciężaru. Tak jak widzicie, Marta łamie regulamin, bo nie używa ręczniczka jak ćwiczy. I cały pot wsiąka właśnie w to oparcie, na którym ktoś będzie ćwiczył niedługo. Zamkną cię. Jak otworzę, napięte pośladki, łokcie znajdują się pod barkami, głowa w linii kręgosłupa, dłonie otwarte. W takiej pozycji staramy się wytrzymać minimum 30 sekund. To trzymaj, Marta, jak dasz radę. Ale musisz mieć głowę jeszcze prosto. Trochę niżej. Udało nam się zrobić 3 serie poprawnej deski po 45 sekund prawie. Tak wygląda Marta po treningu. Już po treningu. Swój trening mam zamiar opisywać od stycznia dla Was. A tutaj posiłek potreningowy robiony na szybko. Najprostszy ryż, kurczak z przyprawami, oliwa. I zapomniałem uczucić warzyw, bo się śpieszyłem, ale jakby co do domu, sobie zrobić konkretny posiłek. Nie wiem, w którym momencie vloga będzie ten kawałek, ale podsumowując mój dzień, bo będzie to zlepek różnych jakby sytuacji z dnia codziennego. Miałem okazję dzisiaj poćwiczyć z Łukaszem, którego widzieliście na początku vloga. Łukasz podopieczny z Irlandii, pierwszy raz się widzieliśmy na żywo. Jak się uda, może wkleję jego postępy. Bo na pewno jest co pokazać. Następnie miałem trening z Kamilem. Jest to również podopieczny, ale już z Trójmiasta. Staraliśmy się nauczyć modelu prawidłowej rozgrzewki przed treningiem siłowym i udało nam się pobić Kamila rekord w martwym ciągu, 115 kg. Mówił, że stówkę kiedyś próbował w dzieciństwie, więc progres jest duży. Na wideo również widzieliście Martę, z którą pracuję tak jakby personalnie na treningach. Od razu z góry uprzedzam, Marta miała duże problemy zdrowotne, dlatego te treningi, które aktualnie wykonujemy, są to treningi wzmacniające. Nie są o charakterze interwałowym. Bardziej skupiamy się na wzmocnieniu podstawowych grup mięśniowych. W tym wypadku pośladków, przedniej części uda, mięśni dwugłowych. Również pracujemy nad stabilizacją centralną. Tego nie zdążyłem Wam nagrać, ale pewnie gdzieś tam pojawi się w kolejnym vlogu. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Tak jak zawsze polecam, do domu na piechotkę idę. Najwyżej jeden bądź dwa przystanki podjeżdżam tramwajem, bo moja aktywność poza moim treningiem, które też już opiszę w późniejszych vlogach, jest mała dzisiaj, więc pewnie widzimy już się w domu, jak Elżbietka może mi coś zrobić do jedzenia, ale pewnie nic mi nie zrobi. Tak jak mówiłem, tak też zrobiłem, podjechałem trochę tramwajem. Też sprawdziłem z ciekawości, jak wyglądała moja aktywność. W tym sensie, ile kilometrów zrobiłem dzisiaj na pieszo. To wyszło około 6 km. Postaram się też namówić dzisiaj Elżbietkę na spacer. Tak, żeby się lepiej poczuć przed snem. Na pewno to pomoże w szybszym zaśnięciu, bo to już sprawdziłem. I to tyle. Widzimy się później. To jest strój Elżbiety po wejściu do domu. Moje gacie i moje skarpetki. Mi, 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 mi.
Tak wysyłam motywację do podopiecznych. Elżbieta! Nawet miś się przewrócił z tyłu, bo nie wiedział, o co chodzi. Jest szczur w łazience, idź go znajdź. Nie ma szczura w łazience, bo szczury nie wchodzą na 9 piętra. Wchodzą, jak są szczurami alpinistami. Idź go znajdź. Dobra. Zapytamy was. Czy ktoś z was miał kiedyś szczura w łazience pod prysznicem? Bo mi się wydaje, że u nas jest. Nie. Czy na 9 piętrze? Czy zna ktoś szczura alpinistę? Jeżeli ktoś zna szczura alpinistę... Niech da znać w komentarzu, na pewno takie istnieją. Dobra. A jest jedzenie dla mnie, to co tam mówiłem wcześniej? Czy będzie? O, widzicie? To jest moje jedzenie na dzisiaj. Tak się najadłem, a jeszcze zostanę zaraz zmuszony do gry w statki. Tak, graj ze mną. Dobra, idę się najpierw umyć. Jestem w domu. Jedzenia nie mam. A co nie ma ostrości? O, jest. Ale ostatnimi czasy Elżbietka namówiła mnie na granie w statki. No i tak, będziemy grali w statki i słuchajcie tego. Just wanna love the Christmas. Nie znam tego tekstu nic. Elżbietka przegra ze mną w statki. Będzie musiała syry mi myć. Będziesz musiała me syrki umyć do czystości mej. A jak nie, To nie. Wow. Dobra, gramy w statki i... I tak się chyba ten vlog skończy, bo nie wiem, czy będę coś dzisiaj jeszcze jadł, no bo praktycznie wszystko zjadłem. W kolejnych vlogach, tak jak mówiłem, będę opowiadał, jak to wygląda dokładniej. Dzięki za oglądanie. Czekam oczywiście na sugestie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć i widzimy się w kolejnym materiale już. Na razie. Pa! I jednak jeszcze się nie żegnamy, bo mamy taką wojnę, że mi został jeden statek, jednomasztowy u Elżbietki do zbicia. I Elżbietka ma taką samą sytuację i to będą sekundy, żeby rozstrzygnąć tą bitwę i zobaczymy, kto wygra. No i widzicie, nie nagrałem, ale cztery statki pod rząd trafiłem, a to jest naprawdę, no moim zdaniem ciężkie i to był ten statek. To był ten statek, który przegrał. Jak się czujesz jako przegrana? Przegrałam ze studentem transportu i logistyki, także... Ale jak się czujesz jako Elżbieta? Chcę rewanżu. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy się zgodzę. Bo wygrałem. Wygrałem! Dobra, na razie. Jak mówiłaś? Jeden jod. Trafiony. I dwa jodla mu się. Nie, Elżbietka. Wiesz, dlaczego tak ustawiłem statki? Bo w poprzedniej rundzie przegrałaś, a tak się cieszyłaś z tej gry. Nie chciałem, żebyś szła smutna i była przegraną dwukrotnie z rzędu, więc po prostu ustawiłem bardzo łatwo statki, żebyś była wygraną. Wiesz, to nie znaczy, że jestem lamusem. Ale to nie zmienia faktu, że wygrałaś. I mnie rozwaliłaś w... No ale to było, jak teraz przedszkolakiem! Posłuchaj mnie. Ja chciałam czwartych zawodników. Kto umie grać statki i się... No, może online można z kimś turnieje grać. Przestań grać turnieje i bierz się tutaj za praktykę statkowania w domu. Dobra, to już naprawdę jest koniec vloga. Tu już wjeżdżamy te napisy końcowe, te... reżyseria, scenariusz, muzyka i tak dalej. Pa.